Audioteka przedstawia Jak się robi kino? Pyta Magda Miśka-Jackowska. Do pani Ewy Puszczyńskiej, to gdzie? Proszę, pokój numer 3 na wprost szklane drzwi, proszę. Super, dziękuję bardzo. Odcinek pierwszy. Producentka Ewa Puszczyńska. Jedna z najlepszych w Europie w swoim fachu, producentka obsypanych nagrodami najważniejszych polskich i nie tylko polskich filmów ostatnich lat. Jak nagrodzona Oscarem Ida, nominowane do Oscara Zimna Wojna i Quo Vadis Aida i wyróżnione Złotymi Lwami w Gdyni Zabij to i wyjedź z tego miasta. Jesteśmy w biurze w Łodzi. Jak wchodziłam, to powiedziałaś, że tu jest taka tabliczka Extreme Emotions, jakby z nazwą biura, miejsca. Kiedy myślimy sobie o emocjach ekstremalnych filmowych, raczej to jest szalony filmowy plan. Głośny albo bardzo cichy, najchętniej ze Spielbergiem w centrum, który mówi akcja. Tymczasem wasze Extreme Emotions to są papiery, umowy, telefony. My jesteśmy, Ewa, w biurze. Możesz nam trochę opowiedzieć, co to w ogóle jest za centrum dowodzenia? Produkcja filmów to nie tylko ten plan, ale także niestety ta, no chyba mniej jednak interesująca strona tego, co robimy, tak? Czyli cała, jak my to mówimy, papierologia, czyli wszelkie, najpierw, żeby powstał film, żebyśmy go sfinansowali, to wypełniamy różne papiery po to, żeby złożyć różnego rodzaju aplikacje wszędzie i to są, już zaczynamy jak gdyby od papierów. Kasa, to są pieniądze. Kasa, oczywiście, że tak, no ale w tych warunkach, w których my robimy filmy, to nie jest tak, że idziemy do jednego pana milionera i przekonujemy go, który nam daje pieniądze, ale po prostu to są pieniądze zbierane po różnych instytucjach. Zwykle jak gdyby w europejskich warunkach to są różnego rodzaju fundusze, one są w Europie dosyć dobrze rozwinięte, nie tylko krajowe, ale międzynarodowe, które działają pomiędzy krajami. A zdarzają się jeszcze tacy milionerzy gotowi wyłożyć kasę na film? Zdarzają się, owszem. Ostatni film, który robiliśmy, to rzeczywiście był również finansowany z takich prywatnych pieniędzy, ale generalnie w Europie finansujemy filmy z tak zwanych miękkich funduszy, czyli z funduszy krajowych, międzynarodowych i tak dalej. Czyli zaczynamy od papierów. Jak już te papiery przyniosą nam pieniądze, to potem jest ta najprzyjemniejsza, jednak mimo wszystko, chociaż czasami bywa bardzo trudna część filmu, czyli właśnie plan filmowy, przygotowania. A potem niestety, właśnie przyszedł Michał, który zajmuje się specem od lokacji i jest super człowiekiem, jeżeli chodzi o lokacje. Lokacje, czyli miejsca zdjęć. Miejsca, gdzie robimy zdjęcia, i on najpierw te miejsca wyszukuje, a potem jak gdyby sprawia to, że dostajemy pozwolenia na to, żeby tam kręcić, i zajmuje się rzeczywiście absolutnie od A do Z tymi miejscami, gdzie kręcimy. A potem jak już skończymy film, jak skończymy zdjęcia I my jesteśmy w tej chwili na takim etapie, znowuż wracamy do papierów. Wracamy do papierów, bo po prostu trzeba rozliczyć to wszystko, co dostaliśmy, wszystkie te pieniądze. Trzeba udowodnić na papierach, że wydaliśmy je prawidłowo, że niczego nie zdefraudowaliśmy, że producentka Puszczyńska nie wybudowała sobie willi z basenem i że to wszystko rzeczywiście tak się odbyło, jak miało się odbywać. I te papiery towarzyszą nam w zasadzie cały czas, bo również na planie filmowym my robimy raporty dzienne ze zdjęciowe i rzeczywiście bardzo dużo jest tych papierów i dokumentów przez cały czas. A my jesteśmy w tej chwili tutaj w biurze Extreme Emotions, gdzie te emocje czasami między nami są również bardzo, bardzo wysokie i to jest fajne, ale jesteśmy w takim bardzo miejscu historycznym filmowym, bo jesteśmy ten adres jest taki sam, Łąkowa 29, gdzie kiedyś w Łodzi były słynne studia filmowe, teraz tych studiów już nie ma. Tam, gdzie były studia, są biura Opus Filmu, gdzie ja spędziłam prawie 25 lat.
A w tej chwili jesteśmy też pod takim samym adresem Ołkowa 29. Biura nasze mieszczą się tam, gdzie znajduje się studio dźwiękowe, studio udźwiękowiania Toja Film Studio. I rzeczywiście bardzo fajnie nam się tutaj mieszka, mimo że mamy to biuro niewielkie. W tej chwili Państwo tego nie widzicie, ale jest po prostu zapełnione pudłami, rowerami, kwiatami, papierami, różnymi kostiumami. To są pozostałości jeszcze z produkcji i to trochę nam zajmie czasu, zanim rzeczywiście zabierzemy się za porządkowanie biura, jak już uporządkujemy te papiery. A to jest w ogóle niepotrzebne, to jest kreatywny chaos, tak? Naprzeciwko mnie plakat Idy Oscarowej, którą produkowałaś jeszcze z ramienia Opus Filmu. Nowy film Zabij to i wyjedź z tego miasta już jako Extreme Emotions. Więc oczywiście są tutaj plakaty, no ale papiery, ja nie wiem, jak to pokazać? Jak to pokazać do mikrofonu? Tak. To jest, ile zajmuje film? Ile to jest? Wiesz co, no, jakby kartek, nie? Wiesz co, to zależy wszystko, wiesz, no pokażę ci teraz i to może też jakoś zaszeleści. Powiedzmy umowy koprodukcyjne i umowy finansującej. Na przykład jedna umowa, no już tutaj nie ma jedna umowa, ma 160 stron. Czyli to są, i to są, jeżeli robimy koprodukcję z jak gdyby z finansowaniem z zagranicy, zwłaszcza co ostatnio właśnie robiliśmy, jest to współfinansowanie brytyjsko-amerykańskie, to ta papierologia jest jeszcze większa. Te umowy są bardzo długie, tych umów jest więcej i oczywiście te papiery jeszcze się mnożą, bo my musimy wszelkie te umowy wszystko tłumaczyć na język polski, dlatego że polskie instytucje operują językiem polskim i wobec tego cokolwiek jest obcojęzyczne, musimy je przysięgle przetłumaczyć na język polski. Więc rzeczywiście te papiery. Miejsce rzeczywiście legendarne, prawie centrum Łodzi, bardzo blisko, parę minut raptem samochodem. To w tym budynku mistrz efektów dźwiękowych polskiego kina, Henryk Zastróżny, legendarny, tuptał kroki i robił różne inne rzeczy, pewnie na piętrze. A tutaj po prawej stronie w miejscu budynku wytwórni stoi teraz bardzo nowoczesny hotel, który w środku ma zachowane te słynne schody, obłe, nie wiem jak je nazwać, kręcone. No miejsce legendarne. Mogę sobie wyobrazić pociągi, które kursowały z Warszawy do Łodzi dzień w dzień z filmowcami, którzy tutaj pracowali. Nie? Czujecie tego ducha trochę tutaj? Tak, myślę, że tego ducha czujemy, bo kiedy ja zaczęłam pracę w Opusie, to po prostu jeszcze istniały hale zdjęciowe, czyli cały czas były studia. Oczywiście one były już używane dużo, dużo rzadziej, bo to już były czasy, kiedy film uciekał ze studiów. Już po prostu takie czasy, kiedy film już wychodził z tej ciasnej ramy studiów i szedł, że tak powiem, na ulicę, czyli do takich aktualnych miejsc, do prawdziwych miejsc. Adaptowaliśmy i do tej pory to robimy wnętrza naturalne na swoje potrzeby, wykorzystujemy ulice, parki i tak dalej. Ale ja jeszcze pamiętam te studia i to rzeczywiście one były za moich czasów, one były wykorzystywane głównie do produkcji reklam. Jeszcze dwa słowa o tej Łodzi, bo nie bez powodu mówi się Hollywood. Tu pierwsza szkoła filmowa zaraz po wojnie, właściwie przekształcona z wydziałów dwóch, co się dzisiaj nazywa szkołą filmową w Łodzi i jest to jedna z najlepszych szkół filmowych świata, tak? Łódź. Miasto na tyle dobrze zachowane, że Wajda znalazł tutaj gotowy plan Ziemi Obiecanej. Nie musiał nic właściwie zmieniać, tak? I tak dalej. Można by wymieniać bardzo, bardzo długo. Chyba sobie nie wyobrażasz pracy poza Łodzią, prawda? Bo ty z Łodzią jesteś też, mieszkasz tutaj po prostu. Jestem z Łodzią związana, jestem ze strony mojej mamy, jestem trzecim pokoleniem, które urodziło się i pewnie umrze w Łodzi. Ja tutaj mieszkam, nie zamierzam się stąd wyprowadzać. Tutaj pracuję, tutaj urodziłam i wychowałam dzieci i w związku z tym, dziękuję ci bardzo. Tutaj mam kolejny papier do podpisu. I ja jestem z Łodzią związana bardzo głęboko i prywatnie i zawodowo i jak gdyby w tej chwili przy tej technice, która pozwala nam w zasadzie pracować z Księżyca,
Więc to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak filmy kręci się, tak jak mówiłam, w różnych miejscach, w lokacjach i wobec tego, czy ja na dane miejsce dojeżdżałabym z Warszawy, gdzie, przykro to powiedzieć, ale jednak skupiła się większość firm produkcyjnych i jak gdyby to centrum filmowe w tej chwili przeniosło się do Warszawy, to ja mogłabym dojeżdżać z Warszawy również. No, ostatni rok spędziłam absolutnie poza Łodzią, zdecydowaną większość roku, najpierw w Oświęcimiu, potem w Katowicach, potem w Wałbrzychu. Także i to nie było, nie ma żadnego znaczenia. Filmy się robi tam, gdzie akurat jest taka potrzeba, tak? A to centrum, maleńkie centrum zarządzania jest akurat w Łodzi i to jest fantastyczne. Ewa Puszczyńska, producentka. Wszyscy to słyszeli w Polsce, jeśli śledzili losy Idy, Zimnej Wojny, Aidy teraz, ale też wcześniejszych filmów Opusu, czy obecnych twoich filmów. Natomiast wciąż mi się wydaje, że zawód producenta filmowego jest zawodem tajemniczym. Na tym czerwonym dywanie no są tam ludzie obok tego reżysera i obok tych aktorów, tak? Ale kim oni są? Czemu oni tam stoją? Kto jest kim? Nawet dziennikarzom rasowym, filmowym zdarza się nie wiedzieć, kim jest w filmie producent. Dlaczego ich jest więcej niż jeden człowiek i dlaczego nie jest to bogaty milioner, który wykłada kasę? Wiesz, to jest bardzo trudno. Myślę, że to jest jeden z zawodów, który bardzo trudno jednoznacznie nazwać i określić, tak? Bo to są, istnieje w tej chwili na przykład pojęcie tak zwanego producenta kreatywnego, prawda? Który pracuje tylko ze scenarzystą nad scenariuszem, z reżyserem na temat tej strony artystycznej, ale ma swojego innego człowieka, który zajmuje się finansowaniem, umowami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u nas w Polsce, ja jestem takim producentem, my łączymy te dwie funkcje. Jeżeli pracuję nad jakimś projektem, to pracuję nad nim od początku, czyli biorę udział w pracach scenariuszowych, potem mam coś do powiedzenia, jeżeli jest taka konieczność na temat tej wizji artystycznej, na temat obsady, na temat doboru ekipy i tak dalej. Ale ja i tak jak mówię, większość kolegów producentów w Polsce zajmujemy się również potem tą, nazwijmy się taką mniej przyjemną stroną, czyli szukaniem pieniędzy, finansowaniem tego filmu, czytaniem i podpisywaniem umów i dbaniem o to, żeby to wszystko rzeczywiście zostało wykonane tak, jak powinno być wykonane zgodnie ze sztuką. Oboje moi rodzice nie żyją i nigdy również nie mogli zrozumieć tego, co ja robię, tak, co właściwie, na czym polega mój zawód. Ja kiedyś powiedziałam mojej mamie, wiecie, to jest, do mamo, to jest tak, jak ja po prostu jestem takim trochę żebrakiem. Ja po prostu chodzę i pukam od drzwi do drzwi, no, wysyłam papiery, prawda, jak już jesteśmy już w tych papierach i proszę o pieniądze, tak? Staram się przekonać ludzi do tego, żeby te pieniądze... Jeszcze nie podpisane, jeszcze przepraszam, ale dobrze, to niech Ewa podpisze i to spokojnie. Daj mi długopis, tak, ja tak. Po prostu podpiszę. Tutaj stąd chcesz? Ja ci podam, tak, już będę... Proszę, podałam długopis Ewie Puszczyńskiej. Tak. Tu? Dobra. Tak. No i to się dzieje. Właśnie teraz się dzieje film, dobrze, drodzy nasi słuchacze. Zeskanować w jednym dokumencie, tak? I wysłać do mnie. Dziękuję. I to właśnie na tym troszeczkę się... ale mówiliśmy o tym... O tym, że jesteś żebrakiem, mówiliśmy. Żebrakiem, tak, no właśnie. I to na tym głównie polega. Ale na przykład projekt, który robiłam ostatnio, który właśnie zajął mi cały rok z kawałkiem, już taka stricte produkcja, to był producent brytyjski, który właśnie był takim producentem kreatywnym. On nawet nie czytał umów, on się dziwił, że ja czytam umowy, prawda, że ja poświęcam na to swój czas, bo on miał od tego swoich ludzi. Miał prawnika, któremu ufał, wierzył i tak dalej. Ja też nie miałam powodów, żeby nie ufać tamtemu prawnikowi, ale po prostu z natury rzeczy czytam. I u nas to jest niestety tak, to wynika również z tego, z naszych ograniczeń budżetowych, że my staramy się jak gdyby ograniczyć rozbudowywanie tej właśnie całej strony, no właśnie papierowej, nazwijmy to, tak? Czyli ja czytam umowy, ja składam wnioski, oczywiście tutaj moje cudowne dziewczyny, bo jesteśmy same dziewczyny w firmie, mi pomagają i robią najczarniejszą robotę, ale nie ma tak, że do złożenia wniosku do zachęt to jest jeden człowiek, że do złożenia aplikacji do jakiegoś tam funduszu jest drugi człowiek, a do rozmawiania z finansistami jest trzeci człowiek i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, żeby się dało tego nauczyć w szkole, żeby była taka szkoła, mimo
kierunków, które w szkołach filmowych są dedykowane bardziej może kierownikowi produkcji niż producentowi. Czyli producent jest taką właściwie takim stworem, jakim tak, samouk, nie, biznesmen trochę, wiesz, taki, trochę prawnik. To znaczy, ja akurat z biznesmena to najmniej we mnie jest. Ja po prostu zawsze mówię, ja nie jestem bizneswoman, ja jestem producentką filmową i to dla mnie, myślę, że ma znaczenie, że jak gdyby... Oczywiście staram się rozwijać firmę, ale rozwijać ją bardzo powoli, w trochę takim ograniczonym zakresie. To znaczy, ja myślę, że takim określeniem dobrze by było, że to jest taki butik filmowy. To jest coś takiego małego, co jak gdyby wszystko jest taki tailor-made, prawda? Czyli takie dokrojone na konkretną miarę. I czy można się tego zawodu nauczyć? No najlepiej się tego zawodu nauczyć po prostu pracując. Popularne jest też takie u nas w Polsce jeszcze może mniej tak zwany shadow, czyli każdy, powiedzmy ja, powinna być osoba, która chce się nauczyć, powinna po prostu być moim cieniem. Powinna mi towarzyszyć we wszystkich moich działaniach i w ten sposób się uczyć. Nie ma tu miejsca w tym biurze już. W tym biurze już nie ma miejsca, ale może będziemy mieli większe, albo jak posprzątamy. Będziemy mieli większe biuro, albo jak posprzątamy te pudła wszystkie. Nie ma chyba żadnego takiego przedszkola na świecie, gdzie pewien mały Janek czy Karol podniesie rękę i powie, a ja chcę być producentem filmowym, jak będę duży. Dochodzimy do kompetencji numer jeden. Skąd brać pieniądze? Skąd ty wiesz, gdzie są pieniądze? To właśnie z takiego doświadczenia, tak? Bo tutaj muszę też jak gdyby oddać cześć i honor Piotrowi Dzięciołowi, który gdzie tak naprawdę de facto tam się w opusie się nauczyłam zawodu. Znaczy dosyć szybko ja sobie zaczęłam wyszukiwać różnego rodzaju warsztaty, kursy i tak dalej. A Piotr na tyle był, jak gdyby widział być może we mnie jakiś potencjał, że mi to finansował, ale dosyć szybko to się jak gdyby nie musiał już tego finansować, bo zaczęto mnie zapraszać na różnego rodzaju takie wydarzenia i no stąd się czerpie wiedzy. Po prostu trzeba mieć oczy i uszy otwarte, czytać, rozmawiać z ludźmi te wiedzy sobie budować. Zawsze podkreślam, że bardzo ważny jest właśnie ten kontakt z ludźmi, budowanie sobie tak zwanego networku, czyli takiej sieci znajomych, przyjaciół, którzy są chętni do dzielenia się swoją wiedzą, tak? Do dzielenia się swoim doświadczeniem, bo myślę, że to jest najlepszy sposób. Oczywiście są w tej chwili różne publikacje, gdzie można się, i one są update'owane co roku, jakie są fundusze, gdzie i tak dalej. I można oczywiście to wiedzę z tego czerpać, ale nikt tak dobrze nie pomoże, nie wskaże, jak właśnie ktoś, kto już przeszedł przez tą drogę i ktoś, kto doskonale wie. Więc ja myślę, że to jest zawód, którego naprawdę można i zresztą myślę, każdy zawód filmowy, trzeba go się nauczyć. Można go się tak naprawdę w 100% nauczyć, tylko pracując w życiu. Tutaj jest dzień twój biurowy, a jakbyś mogła nam opowiedzieć, jak wygląda twój dzień na planie? Co tam się dzieje? No tam się nie wstaje i nie otwiera komputera i siada przy biurku, chyba że tak. Tak, również to, dlatego że oczywiście jak są zdjęcia, bo jeżeli kręcimy w Łodzi, to ja zaczynam pracę w biurze, potem idę na plan, potem wracam i tak dalej. Jeżeli są zdjęcia tak zwane wyjazdowe, to też zależy, bo jeżeli mamy biuro i plan zdjęciowy jest, a zawsze mamy biuro produkcji. Zawsze jest biuro, zawsze no jest właśnie, biuro. To jest też... Zawsze jest biuro, zawsze są papiery, zawsze jest biuro produkcji. Oczywiście praca wtedy w tym biurze polega na czym innym, ale jest to też biuro produkcji. Jeżeli to biuro produkcji jest tuż obok planu zdjęciowego, no to też można sobie tak po prostu dzielić czas. Natomiast jeżeli to biuro jest oddalone i trzeba wsiąść w samochód i pojechać na plan, to zwykle wtedy na ten plan jadę. Ja bardzo lubię być na planie. Nie muszę, mam ten, w tej chwili już ten przywilej, że nie muszę wstawać razem z ekipą o 5 rano, czy wtedy, kiedy trzeba. Że mogę na ten plan sobie pojechać wtedy, kiedy ja jestem już gotowa. Kiedy wykonałam pewne chociażby prace biurowe i mogę pojechać i zobaczyć, co się na tym planie dzieje. Bardzo to lubię. Bardzo lubię obserwować pracę ekipy. Czasami jestem bardzo miło zaskakiwana, patrząc, jak sobie
sobie ludzie wzajemnie pomagają, jak fajnie razem pracują. Czasami dzieją się rzeczy, które trzeba jak gdyby trzeba interweniować, tak? Natomiast myślę, że co jest ważne również w pracy producenta, ja mam takie poczucie, że producent jest odpowiedzialny również za ekipę. Nie tylko za pieniądze, nie tylko za reżysera, nie tylko za, powiedzmy, operatora, te wszystkie, nazwijmy to, ważne osoby, ale również za ekipę, za każdego członka ekipy. Żeby on się na planie czuł dobrze, żeby był traktowany, i to nie dlatego, że teraz się, prawda, na to zwraca uwagę i to podpisuje się nawet różne zobowiązania, żeby, prawda, nie było mobbingu, nie było tego, nie było tamtego. Dla mnie to było bardzo zawsze tak zwane ważne, tak zwany czynnik ludzki dla mnie zawsze miał ogromne znaczenie. Żeby ci ludzie mieli co jeść, żeby to jedzenie było dobre. Żeby to jedzenie było dobre. Nie zawsze to się udaje. I tak powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkim można jednocześnie dogodzić, bo różni ludzie różne rzeczy smakują. Ale no to, żeby była toaleta, żeby im było dobrze. A poza tym, żeby, jak gdyby, nazwijmy to, członkowie innej ekipy, czyli reżyser, operator, szefowie pionów, żeby tych ludzi traktowali z szacunkiem jak ludzi. I to jest dla mnie ważne. I to jest również moja rola, ja to tak czuję, żeby wziąć na siebie taką odpowiedzialność. Jeżeli ktoś się zachowuje, jeżeli reżyser zachowuje się nieodpowiednio, to po prostu wtedy, żeby można mu było, oczywiście po cichu, gdzieś na boku zwrócić uwagę, że nie powinien się denerwować na konkretną osobę i wykrzykiwać niemiłe rzeczy, że może się zdenerwować na sytuację, w której coś nie działa, ale musi pamiętać, że nikt nie robi tego na złość, że coś nie działa, a takie rzeczy się zdarzają. No i myślę, że to jest ważne i to jest dla mnie tak. Taki na przykład, wiesz, duży problem, z którym mają producenci w Polsce głównie, to jest nie tyle nawet problem sfinansowania filmu, ale tak zwany cash flow, czyli przepływ gotówki, żeby mieć pieniądze wtedy, kiedy musisz ludziom zapłacić, żeby te pieniądze rzeczywiście płynnie do ciebie spływały. W Polsce to jest ogromny problem. I zdarza się, na szczęście nie były to jakieś częste sytuacje, ale zdarzyło mi się, że po prostu musiałam wyjść do ekipy i powiedzieć, proszę Państwa, przez najbliższe 2 tygodnie czy 3 tygodnie nie będę w stanie Wam zapłacić Waszych tygodniówek, bo po prostu nie mamy płynności finansowej. I oczywiście wtedy, kiedy jak gdyby ekipa wie, że ja tych pieniędzy nie przetraciłam i że widzi mnie codziennie na planie, myślę, że wtedy łatwiej zrozumieć i łatwiej przeczekać. Tak między innymi było przy zimnej wojnie, tak się raz zdarzyło i wtedy powiedziałam również, że rozumiem, że Państwo macie różne finansowe zobowiązania, jeżeli ktoś potrzebuje odejść, bo ma inną propozycję pracy, gdzie te pieniądze będzie dostawał na bieżąco, to oczywiście no hard feelings. Ja to absolutnie rozumiem, ale i nikt nie odszedł, wszyscy zostali z ogromnym zrozumieniem. Oczywiście jak ktoś naprawdę potrzebował, to myśmy tam po cichu mu jakieś grosze wysupływali. Natomiast i to jest ważne, że na koniec przez te tygodnie, kiedy nie płaciliśmy, wszyscy żegnaliśmy się, no to do jutra. To był dla mnie taki sygnał, że razem przez to przetrwamy i przejdziemy. I to było super. Tutaj bije z tego, co mówisz, też taki ogrom tego przedsięwzięcia, jakim jest produkcja filmu, bo my sobie, myśląc na przykład o finansach, zdajemy sprawę z tego, że reżyser dostaje pieniądze, że honoraria dla aktorów potrafią być jakieś tutaj niebotyczne albo skromne, różne, nie? Że stoją te kampery, że trzeba zapłacić ludziom, żeby pomalowali tych aktorów, nakarmili i tak dalej, ale kurczę, no trzeba zapłacić też za każdy jeden spinacz w biurze. Ile tych pozycji jest? To jest niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka. To jest cała operacja pod tytułem życie, tylko takie życie na 40 dni zdjęciowych. Tak, no to jest życie, bo rzeczywiście no to są ludzie, ale to jest sprzęt. Jakby w każdym pionie, bo my tak to nazywamy, to są koszty, oprócz tego, że trzeba zapłacić ludziom, którzy w danym pionie pracują, no to właśnie trzeba spowodować to, że te piony mogą pracować, czyli jest to sprzęt, to jest każdy pojedynczy kabel, to jest każda szminka do umalowania i tak dalej, przy kostiumach każdy guzik i to wszystko. Oprócz tego oczywiście papiery do biura i to jest nawet w tej chwili, wiesz, no trudno mi powiedzieć, wyliczyć każdą pozycję. Takie te podstawowe pozycje, no to można sobie wziąć do ręki budżet i to
punkt po punkcie, linijka po linijce, zobaczyć, co to znaczy. Ale to wiesz, jak przy budowie dekoracji, no to każdy gwóźdź, tak? Po prostu to wszystko, na to wszystko muszą być pieniądze. I to rzeczywiście są przedsięwzięcia finansowe. I stąd te potem papiery do rozliczania tego wszystkiego wzięliśmy, a potem w księgowości musi się wszystko zgadzać, prawda, co do zera, więc co do grosza. Więc to jest właśnie to. A przedstawiłabyś tak mniej więcej, bo tutaj zajmujecie raz, dwa pokoje, trzy? Trzy, ale tam trzy to jest. I jak tutaj wszystkie biurka są? Tu siedzisz ty. Te kwiaty na tym biurku i tutaj miały również stanąć nagrody wśród tych kwiatów, żeby tak było trochę śmieszniej, nie tak, prawda, biło po oczach. Część nagród jest nawet w tamtym pokoju, te które były, resztę mam w domu, ale zamierzam je tu przynieść. No i jak już tutaj posprzątamy po tej produkcji, to myślę, że do tego po prostu wrócimy. Bo producent dostaje nagrody. Uwaga, to jest ważna rzecz. Tak, to jest ważna rzecz. Producent dostaje, nie, tak się... producent dostaje nagrody. Jeżeli dostaje film nagrodę gdzieś w jakimś konkursie, najlepszy film, to wtedy nagrodę dostaje producent. Czyli Oscara też dostaje producent, tak. Jeśli to jest najlepszy film, tak. Nie anglojęzyczny. Tak, tak. I głównie w tej akurat sekcji dostaje również reżyser i głównie reżyser. No my tak trochę przy okazji. I tutaj pani Magda siedzi i machamy do niej serdecznie. Czym się zajmuje? Pani Magda jest tak zwanym line producerem. U nas właściwie nie ma, producent liniowy, tak? Czyli to jest ktoś, kto jak gdyby pilnuje, robi budżet razem z kierownikiem produkcji, jak gdyby uzgadniają rzeczy, a potem Magda pilnuje tych pieniędzy, pilnuje budżetu, robi raporty finansowe, które no, przesyłamy akurat w tej produkcji, którą ostatnio robiliśmy, one były co tydzień wysyłane do naszych podmiotów finansujących i one były omawiane, także trzeba było nie tyle jak gdyby raportować, co zostało wydane, ale robić też również jak gdyby przewidywać, bo to zawsze na tym polega, przewidywać, co nam będzie potrzebne w następnym tygodniu, ile pieniędzy nasi partnerzy muszą nam przysłać. Magda również robi, co jest dla mnie, to jest po prostu jakaś w ogóle karkołomna rzecz, tak zwany cash flow plan, czyli plan przepływu gotówki, ale ten plan jest w dwie strony. Plan pieniędzy, które do nas przyjdą i plan tego, kiedy one od nas wyjdą i to znowuż musi się zgadzać. Więc to jest i oczywiście ten cash flow plan się zmienia w trakcie, bo czasami jest potrzebna więcej, no bo film i produkcja to jest żywy organizm. To jest żywy organizm, to nie ma tak, że już coś jest zafiksowane i koniec. No i teraz właśnie też cały czas pracuję nad tym, nad ostatnim już tym planem, raportem finansowym i będziemy już jak gdyby zamykać od tej strony finansowej po zdjęciach dla naszych finansujących ten raport. To jest poważna sprawa, pani Magdo, naprawdę nie przeszkadzamy w takim razie, bo jak sobie pomyślę, co pani liczy, ile to jest warte, to aż mi się zimno robi. A w tamtych pozostałych pomieszczeniach? W tamtych pozostałych to Małgosia, którą tu poznałaś, jest kierownikiem produkcji i ona rzeczywiście zajmuje się w tej chwili nawet no, tym dużym projektem i w tej chwili przygotowuje faktury do rozliczenia, do zachęt finansowych, które będziemy składać, bo aplikowaliśmy, przyznano nam sumę zachęt, a teraz, żeby te pieniądze wpłynęły na nasze konto, musimy udowodnić, że wydaliśmy tyle pieniędzy, ile obiecaliśmy wydać i że wydaliśmy je prawidłowo. Tam jest cała w ogóle metodologia, jak to powinno ładnie być. Ładnie się nazywa, zachęta finansowa. Tak, zachęta finansowa i to rzeczywiście Małgosia w tej chwili nad tym pracuje. Łucja, która jak widziałaś przyszła tutaj z małą Aurelią, bo ma dwójkę dzieci, więc bardzo często przychodzi albo starsza, albo młodsze z Łucją. A ona zajmuje się jak gdyby całą z wszystkimi finansami firmy. Ona rozlicza projekty, jakby pilnuje tego, żeby one były rozliczone prawidłowo, ma kontrolę nad kontami firmy, wie co, gdzie, z jakiego konta trzeba zapłacić i tak dalej, bo też warto powiedzieć, że oprócz tego, że mamy ogólne konto firmy, to mamy również do każdego projektu, którym się zajmujemy już od etapu developmentu, musi być specjalne konto, bo jakiekolwiek pieniądze wpływają na dany projekt, one muszą wpłynąć na to konkretne konto. Siedzi tam jeszcze Weronika, która jest powiedzmy naszą asystentką biurową i zajmuje się właśnie tymi, co się dzieje w biurze, pilnuje porządku w papierach, ale również w tej chwili przygotowuje, pracuje z Łucją, pracowała z Łucją przez cały czas produkcji i pracuje z Małgosią, z kierownikiem produkcji właśnie nad przepływem tych papierów, przygotowaniem tych rozliczeń wszystkich. I jest Łucja,
Mała, czyli druga Lucja, która jest studentką szkoły filmowej, Wydziału Produkcji, która pracowała, myśmy robiły nabór, ja po prostu szukałam, robiliśmy normalnie casting i Lucja absolutnie świetna, bardzo ją chciałyśmy mieć, ona z nami pracowała właśnie, że tak powiem, w polu przy produkcji i teraz pracuje dochodząco, kiedy może, oczywiście za normalnie wynagrodzeniem, pracuje z nami tutaj też do momentu, kiedy wszystkiego nie porozliczamy, jest mnóstwo rzeczy do wysyłania jeszcze za granicę, ale rzeczywiście Lucja jest fantastyczna, zresztą jak wszystkie dziewczyny, też wyprzedza pewne działania, myśli, to jest bardzo, bardzo ważne, więc zespół jest super. Chciałam cię jeszcze zapytać, Ewa, o reżyserów, o relacje z reżyserami. No bo masz taką niezwykłą relację z Pawłem Pawlikowskim, ale także jak sobie myślę o Zabito i Wyjedź z tego miasta, czyli o Mariuszu Wilczyńskim, który przecież ten film robił latami. Tak. Jakie to musi być zaufanie, jaka to musi być nić porozumienia między wami. Tak, rzeczywiście, jakieś takie mam, udaje się rzeczywiście tę nić porozumienia zawiązać na takim również pozafilmowym miejscem, czy pozafilmową przestrzenią. Tak było z Pawłem, tak było z Mariuszem. No wiesz, ja dołączyłam do projektu Zabij to na ostatnie 5 lat. Także, no to i tak jest szmat czasu. Tak, i tak to jest szmat czasu, no bo w pewnym momencie Mariusz jak gdyby zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie tego ogarnąć. Potrzebował producenta, zgłosił się do Piotra, tak naprawdę jeszcze wtedy pracowałam w Opusie. Zgłosił się do Piotra, Piotr obejrzał materiały, ten animatik, czy jeszcze obrazki, taki powiedzmy montaż, i jak gdyby nie chwyciło go to za serce. Ale ja wtedy zapytałam Piotra, czy ja mogę to obejrzeć i czy ewentualnie ja mogę się zająć tym już, bo już wtedy miałam firmę, tylko po prostu jeszcze pracowałam w Opusie, ale już firma istniała, działała. I Piotr powiedział oczywiście, ja myślę, że zrobiłam taką dosyć mądrą rzecz, bo z Marzeną Bomanowską, szefową muzeum i tam jest kino też. Muzeum kinematografii w Łodzi. Tak. I po prostu, czy mogę obejrzeć ten film w kinie? I rzeczywiście tak było, obejrzałam ten film, wiedziałam, że tam jest jeszcze mnóstwo pracy, mnóstwo, ale to, co zobaczyłam, wiedziałam, że to będzie coś absolutnie wyjątkowego. I od tego czasu zaczęliśmy pracować z Mariuszem, oczywiście pracowała wtedy jeszcze Lucja, też cały zespół jak gdyby pomagał, ale głównie ja i Lucja przy tym pracowałyśmy. I ostatnie 5 lat, także film został skończony, to na początku była taka relacja kocham cię i nienawidzę, ponieważ ja bardzo się... Zabij to i wyjedź z tego miasta. Myślę, że momentami Mariusz miał ochotę mnie zabić, dlatego że ja bardzo dużo miałam uwag i wtrącałam mu się w to, co on tam chciał opowiedzieć, co chciał włożyć do tego filmu, co wszystko było w tym prawie 3-godzinnym animatiku. Ja mówiłam, że to nie, że to zakłóca rytm, że to jest nie, że to i tak dalej, i tak dalej. I on mnie sprawdza. Normalna rzecz, dzwoni telefon. Normalna rzecz. Kto? Dominika. Dominiko, przepraszam, ja wiem, że miałam oddzwonić, nie oddzwoniłam, a w tej chwili nie mogę też rozmawiać, ale teraz przysięgam, że oddzwonię. No dobra, dobra, dzięki, no pa, hej, hej, pa, pa. Normalna rzecz. Normalna rzecz. Normalna rzecz. I tak rzadko dzwoni dzisiaj, więc jak gdyby wszyscy wiedzieli. Może czuje, może się spiął, że my będziemy. I sprawdzał mnie, bo sprawdzał to z montażystą i sprawdzał z dźwiękowcem, z ludźmi, którymi pracował już dużo, dużo wcześniej. Wszyscy oni mówili, no wiesz co, to co Puszczyńska mówi, no to rzeczywiście jest lepsze. I potem jak gdyby to zaufanie rosło i tak naprawdę wszystkie moje uwagi jak zastosował i bo to nie było na zasadzie tak ma być i koniec, tylko myśmy rozmawiali, ja usiłowałam go przekonać, dlaczego ja tak uważam. Nie zgodziliśmy się tylko do jednej rzeczy, ale oczywiście to absolutnie nie miało już znaczenia ani dla rytmu, ani dla... Ja wtedy ustąpiłam w ogóle w zasadzie bez walki. No a teraz tak jak mówimy, że to jest takie... No przyjaźnimy się po prostu. Chodzimy razem tajnie w Łodzi na Schabowe. Więc i to jest fantastyczne. Z Pawłem też utrzymujemy kontakt. Oczywiście pewnie jego najbliższy film to już chyba nie będzie ze mną z racji tego, że
to będzie film po angielsku, ale to też tak w zasadzie więcej nie mogę o tym mówić. No ale co nie znaczy, że została więź zerwana, tak? Jest to... Bo jesteście bardzo blisko, kiedy robicie film, tak, prawda? Szczególnie jak wyobrażam sobie, trochę wiem, w jaki sposób Paweł Pawlikowski pracuje, jakie to jest wszystko u niego trochę mistyczne nawet, że musicie być bardzo blisko. Tak, jesteśmy bardzo blisko. Ja to bardzo, bardzo lubię też jego metodę pracy, chociaż ona jest dla producentów zabójcza. Czyli tak de facto pracuje się na otwartym budżecie, tak? Dlatego, że Paweł jest znany z tego, że owszem, pisze scenariusze, bo trzeba coś mieć, żeby zacząć finansować. Te scenariusze są bardzo krótkie. Zwykle nie mają więcej niż 60 stron, czasami 55. Zresztą przy jednym i drugim projekcie, jak dostawaliśmy pieniądze z Ori Masz i mówię o Idzie i o zimnej wojnie, to jak gdyby jeden z takich, no trudno powiedzieć zarzutów, ale pytań, ale dlaczego to jest takie krótkie, tak? Dlatego, że film, no Paweł uważa, i ja się z tym zgadzam, że scenariusz to jest literatura, to nie jest film. Film powstaje w trakcie i czasami jest tak, że film cię zaczyna prowadzić, tak? Że idziesz za tym, co się wydarza. I dlatego to jest dosyć trudne. I ja myślę, że mam w sobie taką odwagę ryzykanta, tak trochę jak Scarlett O'Hara, dobra, robimy, pomyślę o tym jutro, tak? A dzisiaj skaczemy w tę czarną dziurę. Zresztą Magda zawsze mi też mówiła, że Paweł tobą manipuluje i waliła mnie po głowie. Ale no, trochę miała rację, bo to zawsze jest trochę manipulacji. To jest tak, też trochę takiej gry, prawda? Ale jeżeli widzę i wierzę w to, że każde zmiany, z którymi reżyser przychodzi, to są zmiany tylko na lepsze, to nie widzę powodu, dla którego mu tego uniemożliwić, dlaczego nie miałby się tego robić. I to, co zawsze też już powtarzałam wielokrotnie, przecież nikt, jak malarz maluje, tak, ja wiem, argument, to są ogromne pieniądze, różnica w czasie, pieniądzach, inwestycjach, tak, ale jak malarz maluje, to może sobie zmienić, maluje zielony, ale potem patrzy i mówi, nie, tu lepszy będzie niebieski w całości, tak, więc zmienia ten kolor. Tak samo bo to jest proces twórczy. Tak samo film to jest proces twórczy, ale bardzo często, coraz częściej niestety o tym zapominamy, traktujemy film tylko jako coś w rodzaju jednak rozrywki i coraz rzadziej traktujemy film jako sztukę. I tak jak na przykład widzę chociażby w recenzjach, bardzo często sprowadza się recenzję filmu do opowiedzenia historii. Nie analizuje się, nie recenzuje się wszystkiego innego, co jest wokół, a przecież film to jest także dźwięk, to jest także, a przede wszystkim obraz, tak, przede wszystkim obraz. Teraz pracuję nad takim filmem i tu mogę powiedzieć, chociaż jak gdyby wojna w Ukrainie również postawiła ten projekt pod znakiem zapytania, dlatego, że był tam duży element rosyjski, a my świadomie, ja absolutnie powiedziałam coś za bojkotem wszelkiego, co jest rosyjskie, a poza tym wiedziałam, że to się nie uda przed bojkotem. Zaraz drugiego dnia po wybuchu wojny zadzwoniłam do głównych producentów, do Francuzów i powiedziałam, słuchajcie, nie będzie jak wziąć tych pieniędzy z Rosji, bo jest wojna, po drugie nie będzie można robić zdjęć na Ukrainie, bo jest wojna i nawet jak zaprzestaną działania wojenne, to i tak nie będzie można tam tego robić. A potem zaraz chyba dwa dni później był bojkot, który ja absolutnie całkowicie poparłam, wobec tego musieliśmy jak gdyby zrezygnować z tego elementu rosyjskiego, a to były duże pieniądze, prawie 1 000 000 euro. A to jest projekt z człowiekiem, który jest znany z tego, że jest pisarzem. To jest Jonathan Little, który napisał między innymi Łaskawe, z tego jest chyba najbardziej znany. Natomiast on pisał różne inne książki. Jest niezwykle ciekawa postać. To jest postać, on jest dziennikarzem, reportażystą, ale także zrobił filmy dokumentalne. Jeździł z Lekarzami bez Granic w różne strony konfliktów. Jest naprawdę niezwykle interesującym człowiekiem. I on ma ten film reżyserować. I jest to film, w którym jest bardzo mało dialogów. W którym dużą rolę gra dźwięk, natomiast dialogów jest bardzo mało, dlatego że bohaterką tego filmu jest kobieta, która przestała mówić. Powiem tylko jedno słowo, to jest kosmonautka. To jest jakby radziecka kosmonautka. I ona w pewnym momencie, nie będę zdradzała tutaj, jak to się dzieje, przestaje mówić. A to jest film o niej, o tej kobiecie i przepiękny esej na temat kondycji ludzkości, o tym, jak
zapominamy, skąd się wywodzimy, jak obcinamy i tracimy swoje związki z naszymi korzeniami, czyli z ziemią, z drzewami, z naturą, kiedy pędzimy na podbój kosmosu, kiedy gromadzimy pieniądze, kiedy usiłujemy zapanować nad właśnie innymi narodami, innymi ludźmi. I to jest właśnie taki przepiękny esej o tym. Ja bardzo bym chciała ten film zrobić. I teraz właśnie między innymi dzisiaj pisałam to, prosiłam cię, żebyś poczekała. Pisałam takie pismo, rozmawiałam z panem dyrektorem Śmigulskim, pisałam pismo o to, żebyśmy nie odrzucali tego filmu, żeby komisja oceniła ten film pod względem artystycznym, bo ja głęboko wierzę w to, że komisja przyzna nam pieniądze, a żeby projekt został zawieszony na kilka miesięcy i żebyśmy dostali czas na to, żeby to wszystko zmienić, tak naprawdę wszystko zmienić, budżet zmienić, finansowanie zmienić, całą logistykę tego. Więc i myślę, bo rozmawiałam już wielokrotnie z Jonathanem Littellem przez właśnie na Zoomie czy przez telefon i myślę, że tutaj też wywiąże się jakaś taka bliska więź. A to jest ważne. Myślę, że to jest ważne, takie poczucie wspólnoty i tego, że się robi coś ważnego, czy pięknego, czy jedno i drugie. Ja to trzymam kciuki mocno. Rozmawiać można by było godzinami, ale myślę, że ważne jest jeszcze, żeby zapytać na koniec, o to, co się dzieje na samym końcu. Czy ty się czujesz jakby marką filmu, twarzą filmu, kiedy potem już wchodzi ten etap czerwonych dywanów, festiwali, premiery i tak dalej, i tak dalej. No i nagród też, no bo to jakby robicie te filmy dla sztuki, dla ludzi, dla widzów, ale nieodłącznym elementem życia filmowego jest to, że te filmy się ocenia i że te najlepsze dostają te oceny w postaci także złotych statuetek. Czasem jest to nieduży złoty rycerz. Czy ja się czuję marką i twarzą filmu? Nie. Nie. Zawsze mam taką zasadę, że po prostu jestem krok za reżyserem, za głównym twórcą. Oczywiście to jest bardzo miłe stać wtedy obok tego twórcy, który na przykład obejmuje cię ramieniem, czyli podkreśla to, że jesteśmy razem. Na gali Oscarowej, na której byłaś trzy razy, nie? Byłam dwa razy, ale byłam też kilkukrotnie na galach europejskich nagród filmowych, czy na festiwalach, chociażby z Zimną Wojną, na festiwalu w Cannes, gdzie na tych schodach, prawda, mamy takie przepiękne zdjęcie, że właśnie obejmujemy się i to jest, ale nie czuję się twarzą. Myślę, że to właśnie ten krok za reżyserem, za główną twarzą, za głównym twórcą jest ważny. Bo ci, którzy mają wiedzieć, że ja wyprodukowałam Zimną Wojnę, to wiedzą. A ci, którzy nie wiedzą z jakiegoś tam powodu, ale wiedzą, że zrobił to Pawlikowski i obejrzeli ten film i są zachwyceni, to już jest bardzo ważne i dla mnie to jest też bardzo ważne. Więc oczywiście te czerwone dywany są niezwykle przyjemne. Kłamałabym, byłaby to hipokryzja z mojej strony, gdybym mówiła, o nie, w ogóle nic mnie to nie interesuje. Co prawda ja głośno mówiłam, że ja mam do Oscarów taki specyficzny stosunek do tego, co się wokół tam dzieje, ale to już może historia na inną rozmowę, albo zresztą tyle razy już o tym mówiłam. Ale chciałam też powiedzieć, że to nie zawsze jest tak, że każdy film, który się robi, jest nagradzany, że każdy film na festiwalach, że każdy film rzeczywiście to jest ten czerwony dywan. I zdarzyło mi się teraz, tutaj też bez nazwisk, jaki film, bo w rezultacie skończy to się szczęśliwie, zrobić film, którego nikt nie chciał. W którym pokładaliśmy ogromne nadzieje, jak również ogromne nadzieje nam dawano na festiwalu w Cannes, ale ostatecznie jak gdyby te nadzieje się nie spełniły. I potem nikt tego filmu nie chciał. I oczywiście szok, oczywiście żal, oczywiście straszne rozczarowanie. Ale potem sobie powiedziałam, Ewka, nie bądź hipokrytką. Zawsze mówiłaś reżyserom, zawsze mówiłaś właśnie młodym głównie, a to już nie jest taki bardzo młody reżyser, ale że to, że film się nie dostaje na festiwal, czy potem na tym festiwalu nie dostaje nagrody, to nie znaczy, że to jest zły film. To znaczy, że okoliczności, w których został zrobiony, że to wszystko, na co się to składa, właśnie na te sukcesy, na to, że ktoś, że danemu jury taki film się podoba, to jest naprawdę splot wielu, wielu okoliczności.
I dla mnie najważniejsze potem postawiłam sobie pytanie, czy żałujesz choćby jednej minuty, którą spędziłaś pracując przy tym filmie? Jeżeli ja dałam sobie taką odpowiedź, nie żałuję ani sekundy pracy przy tym filmie, bo dalej uważam, że ten film jest ważny, że ten film jest piękny i dla mnie to była ta właściwa odpowiedź. No a teraz tak się potoczyło, że jednak film zaistnieje na ważnym festiwalu i zobaczymy, co dalej. Audioteka dziękuję za wysłuchanie odcinka podcastu Jak się robi kino. Autorka Magda Miśka-Jackowska. Muzyka, montaż i postprodukcja Michał Woźniak. Czołówkę i tyłówkę czytał Piotr Opoka. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.